Pani Ewa jest mieszkanką Gdańska, ale rodzice, którzy mieszkają na Podlasiu, zapragnęli mieć dom. Dom, który miał być wybudowany za 310 tysięcy złotych. Firma, która na pozór wydawała się jako firma wiarygodna. Może przepraszam bardzo, ja przestawię ten stojak, żeby pani była widoczna. O. Super. Tak, wiarygodna, bo z polecenia. Bo wiarygodna, bo z polecenia. Właściciel firmy, jak się dowiedzieliśmy, zachorował na raka. Ja rozmawiałem osobiście z pełnomocnikiem obecnej wdowy po zmarłym już właścicielu firmy, która nie chce z nikim rozmawiać, natomiast jest radca prawny, który reprezentuje interesy żony zmarłego właściciela firmy, która miała wybudować dom dla pani Ewy, konkretnie dla jej rodziców. Odpowiedź jest jednoznaczna. Pieniądze, które były brane, proszę państwa, na rzecz budów, na rzecz firmy, która miała wykonywać usługi, zostały przeznaczone w całości na leczenie na terenie Niemiec. Wystąpiliśmy z prośbą o możliwość przekazania nam informacji na temat, jakie koszty zostały wypłacone w klinice na terenie Niemiec. Do chwili obecnej takiego zestawienia kosztów nie otrzymaliśmy. Odpowiedź, że pan Marek leczył się na raka i wydawał pieniądze, które były przekazywane przez pokrzywdzonych w tej chwili ludzi, którzy chcieli mieć wymarzone swoje miejsca na ziemi, w jakikolwiek sposób były moim zdaniem bezcelowe. Te odpowiedzi są wręcz żenujące. Mamy w Polsce również Narodowy Fundusz Zdrowia, który refunduje w całości lekarza leczenie, kontakty z lekarzem, onkologiem. Natomiast pan Marek chciał wykorzystać możliwości w Niemczech. Tłumaczenie jest dla mnie zupełnie bezsensowne, jak również dla pani Ewy. Może pani Ewa opowie swoją historię państwu, jak to wyglądało od samego początku, kiedy dowiedziała się o firmie z Białej Podlaski, kiedy praktycznie podjęła tę decyzję i jak wyglądał dalszy kontakt. Bardzo proszę. Przedstaw się może. Tak, nazywam się Ewa Kuczyńska. Sytuacja wyglądała następująco. Firmę poznałam od mojego wujka, któremu postawili dom w Białymstoku. Byłam tam osobiście, oglądałam ten dom, bardzo mnie urzekł, bardzo mi się podobał. Mój wujek powiedział, że nie miał z firmą żadnych problemów, dlatego postanowiłam, że również chciałabym nawiązać z nimi współpracę. Też tak się stało, zadzwoniłam do nich, wyrazili zgodę na podjęcie współpracy. No i dosyć szybko podpisaliśmy wstępną umowę. No i później pojawiły się dosyć też szybko dwa pierwsze telefony odnośnie wpłat dwóch transz. Wyraziłam na to zgodę. Oczywiście wszystko jest udokumentowane, potwierdzone fakturami. Następnie przeszłam do dalszych kroków związanych z budową, tak, wszystkich pozwoleń, projektów i tak dalej. Gdy uzyskałam wszystkie niezbędne dokumenty, odezwałam się do firmy, żebyśmy podjęli po prostu już kolejne dalsze kroki. Nie odzywali się do mnie, jednakże pod koniec kwietnia zadzwonił do mnie osobiście z pan Marek, mówiąc, że był chory, jednakże już wrócił do domu i wszystko jest ok i będziemy mogli niedługo zająć się budową. Następnie 27 maja dostałam informację, że pan Marek nie żyje. I tak naprawdę dopiero po skontaktowaniu się z panią Iwoną, która jest żoną pana Marka, dowiedziałam się, jakie firma ma problemy, bo oczywiście nie dostaliśmy żadnych informacji w tej sprawie. Nikt nas informował o tym, że coś się dzieje, że są jakieś trudności. Do samego końca nas zapewniano, że wszystko będzie dobrze, że ta budowa zostanie rozpoczęta. I dopiero pani Iwona mi uświadomiła, że byłam okłamywana przez cały proces tej współpracy i że jakby pieniądze, które były przekazywane, nie szły na cel budowy.
tak, że zostało, tak naprawdę ona powiedziała, że nie wie na co do końca, znaczy taka była początkowa wersja, że ona nie wie na co ono poszło, bo przecież to mąż decydował o tym. Tak więc bardzo, bardzo omijające były odpowiedzi, po czym po prostu sama zadeklarowała, że no nie widzi jakby szansy na ten moment na spłatę tych zobowiązań i nie może więcej przekazać informacji w tej sprawie. Oczywiście pani Iwona może przyjąć spadek. Masa spadkowa może zawierać wiele różnego rodzaju wartości ekonomicznych. Sytuacja, w której znaleźli się ludzie, nie tylko pani Ewa, ale ludzie ogólnie pokrzywdzeni, nie jest łatwa. Ja myślę, że trzeba rozmawiać na ten temat. Jeżeli pani Ewa dostałaby konkretną propozycję ze strony firmy, ze strony w tej chwili wdowy, po zmarłym właścicielu firmy, można byłoby na ten temat przeprowadzić analizę i ewentualnie wszelkie propozycje nie powinny się kończyć na lapidarnej, bezsensownej odpowiedzi przez pełnomocnika pani Iwony, ponieważ to jest uciekanie od problemu. Wiadomo, że nie tylko pani Ewa, ale również inne osoby będą starały się dociekać swoich praw ekonomicznych. Pani Ewa przy współpracy ze mną złożyła stosowne zawiadomienie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Jednostka ta bardzo zainteresowała się tym faktem i tym zdarzeniem przestępczym, ponieważ jest to ewidentnie z góry założone oszustwo, wyłudzenie pieniędzy, ponieważ wiadomo było, że pieniądze te nie zostaną przeznaczone na budowę, tylko i wyłącznie są elementarnie w tym momencie z pełnym przekonaniem wykorzystane na inne cele, nie na budowę. Ja mogę się opierać tylko i wyłącznie na przypadku pani Ewy Kuczyńskiej, który przypadek znam doskonale. I wiem, jak wyglądały transze, wiem, jak wyglądał przebieg wpłacania pieniędzy, przy tym, że zakładamy, absolutnie nikt nie był zainteresowany wypłatą jakichkolwiek możliwości z wypłatą pieniędzy na cele budowlane, tylko i wyłącznie wypłaty były kierowane na, powiedzmy, prywatne cele i zobowiązania. Nie tylko leczenia, ale również inne zobowiązania, które miała firma w stosunku do swoich kontrahentów. I to jest podłe i to jest, my możemy współczuć w tym momencie pani Iwonie tego, że jej mąż zmarł, ale my nie możemy współczuć sytuacji, ponieważ jeżeli ktoś leczy się i potrzebuje na to środki, potrzebuje pieniądze, robi zbiórki, informuje o tym swoich kontrahentów, nie dochodzi do sytuacji ewidentnego oszustwa i wyłudzenia pieniędzy, tak jak stało się w tym konkretnym przypadku. Czy doszło do spotkania bezpośredniego z panią Iwoną lub z pełnomocnikiem? Z panią Iwoną, tak. Z panią Iwoną? Tak, udałam się do niej osobiście. Złożyłam kilka propozycji, chciałam się dogadać polubownie. Uważam, że one były bardzo, bardzo słuszne na ten moment sprawy, jak to wygląda. Jednakże no, pani Iwona cały czas wymijająco mówiła, że ona nic nie jest w stanie zrobić, ona nie może podjąć żadnych decyzji, proszę ją zrozumieć. I tak naprawdę nie udzieliła żadnych konkretnych informacji w tej sprawie. Proszę państwa, jeżeli będą jakiekolwiek osoby, które mają dodatkowe informacje w tej sprawie, my nie zamierzamy przyjeżdżać do Białej Podlaskiej raz, tylko mamy zamiar być tu dłużej. Podaję telefon alarmowy biura 600 007 007. Jest to telefon alarmowy biura. Kierujcie wszelkie informacje ewentualnie na temat wydatkowania czy innych, powiedzmy, przeznaczonych celów, które były wykorzystywane ekonomicznie przez właściciela firmy, który niestety nie żyje, dla nas i dla niego i dla jego rodziny. Niemniej jednak tak nie robi się biznesów, tak nie prowadzi się firmy. Nawet odchodząc z tego świata, powinniśmy odejść z honorem.
a nie na zasadzie pozostawienia problemu nie tylko kontrahentom, nie tylko osobom, które zostały oszukane, ale sądzę również rodzinie. Jesteśmy w małej społeczności, w społeczności Podlasia, gdzie dzieje się bardzo dużo złych rzeczy. Mamy z nami pana Zbigniewa, który mieszka również w tym rejonie, bo mieszka w sumie pół godziny od Białej Podlaskiej. Został spalony jego praktycznie cały dobytek. Czy tego rodzaju problemy mają być rozwiązywane poprzez ogień? Mogą być też rozwiązywane poprzez ogień. Dlatego też ja bym chciał, żeby pan Zbigniew opowiedział również państwu swoją historię, ponieważ jest z tego regionu, a ja sygnalizowałem problem podpalenia trzech pojazdów dostawczych, trzech busów i kilkunastu rowerów. Oczywiście sprawą zajmuje się w tym momencie policja. Dzisiaj mieliśmy briefing prasowy również przed briefingiem tutaj u państwa. Chciałbym, żeby pan Zbigniew opowiedział swoją historię. Został bardzo dotkliwie podbity za coś, czego nie zrobił, ponieważ został oskarżony przez grupę przestępczą, że ukradł papierosy z przemytu za kwotę 500 000 zł. Taka kara została na niego nałożona. Żyjemy w Polsce. Żyjemy, proszę państwa, w XXI wieku, gdzie niedopuszczalne są akty terroru. Czy pani Ewa miałaby się posunąć do działań nielegalnych? Nie. Pani Ewa jest osobą pokrzywdzoną. Jest osobą, która działa w pełni legalnie. Złożyła sprawę na policję. My jako Biuro Rutkowski i telewizja Patriot24.net pomagamy bardzo aktywnie. Tak również w tym przypadku działamy i chciałbym, żeby państwu opowiedział historię pan Zbigniew. Bardzo proszę. Zbigniew z tej strony. Dwa razy stałem dotkliwie pobity, tak jak pan Krzysztof tutaj już wspomniał. Po prostu zostałem nękany i grożono mi, żebym oddał... I rodzinie. Mi zostało grożono i tak samo mojej kobiecie. Zajeżdżana droga jakimś samochodem, jak jechała, gdzie jest złodziej, który ukradł papierosy, żeby oddał pieniądze. Dwa razy pobicie nie pomogło, to za trzecim razem zostało spalone trzy samochody typu bus, rowery, no i część mieszkalna domu. Gdzie to miało miejsce? To miejsce jest Kołukowa w Zalesie. Kołukowa w Zalesiu. Proszę państwa, mamy do czynienia z zagrożeniem życia, zdrowia ludzi, którzy niczemu nie są winni, bandyci przychodzą, palą, posuwają się do bardzo brutalnych zachowań, doszłoby do zbrodni. Jeżeli w odpowiednim momencie nie zareagowałaby straż pożarna, pan Zbigniew razem ze swoją małżonką, ze swoją rodziną mógłby spłonąć we własnym domu. To nie są metody, tak mi się wydaje. Sądzę, że policja po tym, jak państwo również interweniujecie tutaj w tej sprawie jako rzeczniczy społeczni, jako ci, którzy w jakikolwiek sposób wpływają i pytają, co się dzieje w poszczególnych sprawach i jak pewne tematy, pewne sprawy są realizowane przez służby, które konstytucyjnie powinny zapewnić bezpieczeństwo panu Zbigniewowi, pani Ewie i tym wszystkim, którzy mają jakiekolwiek problemy. I tak jak w przypadku Ewy, tak w przypadku Zbigniewa, jeżeli ktokolwiek, ponieważ my dzisiaj wskazaliśmy policji konkretne osoby, które mogły dopuścić się tego podpalenia, które dopuściły się pobicia, gdzie są świadkowie. Raz sprawa została umorzona, pomimo to, że osoby były do zidentyfikowania. Dzisiaj pan Zbigniew będzie składał ponowne zawiadomienie, ponieważ zdarzenie sprzed 2 lat, z sierpnia, 2 lata wstecz, nie zostało zgłoszone, ponieważ adwokat oprawców dogadał się z adwokatem pokrzywdzonego, żeby nie składać tego na policję, a może to między sobą zostanie rozwiązane. Panowie mecenasi, gdzie wasze morale? Ja mogę to pytanie zadać. Ja nigdy bym nie doradził mojemu klientowi, któremu by złamali nos, rozbili ucho, rozwaliliby trąbkę uszną do tego, żeby się z kimś dogadywał.
Pierwszy krok na policję. Sprawy miały być załatwione poza, sądowo, pozapolicyjnie. Nie ma zgody na agresję, nie ma zgody na terror, nie ma zgody na zbrodnie, które kierowane są w kierunku do osób. Nieważne, czy jest to Podlasie, czy jest to Warszawa, czy jest to Łódź. My działamy nie tylko w Polsce, działamy na terenie całego świata. Realizujemy sprawy w Kolumbii, Bogota, Cali, Medellin, Kartagena. Robimy sprawy w Tajlandii. Robimy na Phuket. Z waszego terenu również człowiek utonął na Phuket. Realizowaliśmy ten temat. Młody student, który wypłynął kajakiem razem z tajką, niestety nie wrócił. Rodzina nie wiedziała, co ma zrobić. Zwróciła się do nas. Podpalenia, które są realizowane, które są bardzo częstą formą rozliczania się pomiędzy niezadowolonym, powiedzmy, pracownikiem, niezadowolonym kontrahentem. I on pali, tak jak było zdarzenie w Koszalinie, gdzie doszło do podpalenia fabryki lodów, gdzie wskazaliśmy również, tak jak dzisiaj, notatką policyjną sprawców podpalenia. Policja zatrzymała osobę, która prawidłowo przez nas została wskazana. Owszem, nagroda w tym przypadku, od biura Rutkowski. I to nie mała. Jeżeli będą osoby, które mają informacje, telefon alarmowy biura 600 007 007, bardzo proszę, z zachowaniem pełnej anonimowości z naszej strony. Chciałbym zapytać o tą etykę prawnika przy sprawie pani poszkodowanej. Jak to jest, że on nie ujawnił, ile na jakie leczenie poszło z tych pieniędzy, które państwo płaciliście? Prawnik, jeżeli pani pozwoli, bo mamy chcielibyśmy dokończyć to, a później pani będzie sobie rozmawiała już samodzielnie. Proszę państwa, jeżeli chodzi o prawnika, prawnik powiedział, że jego żona była również leczona w tej samej klinice, gdzie leczony był właściciel firmy, która oszukała tyle osób. I to jest precedens, że tam się poznali rzekomo. Tylko że jego żona się żyje, a ten, który brał pieniądze, na nieszczęście nie żyje. On powinien pokazać dokumenty. No, ja sądzę, że wystąpiliśmy o to. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy kosztów leczenia i pieniędzy, które zostały wydane na ten cel. W takim razie rozważacie państwo podanie tego radcę do Izby Radców Prawnych jako skargę na jego czynności. Sądzę, że etyka tu jest żadna i na pewno rozważymy tę kwestię, ale na razie skupiamy się na działaniach merytorycznych pod kątem ewentualnie nawiązania komunikacji, kontaktu bezpośrednio z samą właścicielką. Ja myślę, że właścicielka nie powinna zasłaniać się za tarczą prawnika, tylko sama powinna spotkać się z pokrzywdzonymi i powiedzieć, jakie są jej realne możliwości zwrotu pieniędzy. To, co zrobiła Ewa, dotarła bezpośrednio do niej. Natomiast inne osoby w tym momencie mają to ograniczenie i nie to nie dotrą, ponieważ ona zasłania się, to nie ja, bardzo proszę, teraz adwokat. Jak wygląda współpraca z policją w obu tych sprawach? Wygląda bardzo dobrze, jeżeli chodzi o Łuków. Ja dzisiaj miałem spotkanie z prowadzącym, jeżeli chodzi o pobicie. Drugie pobicie zostanie dzisiaj zgłoszone przez pana Zbigniewa. Natomiast tutaj zgłoszenie było w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Muszę powiedzieć, że jest to wydział, z którym najlepiej współpracujemy się w Polsce. Praktycznie PGE ma to do siebie, że ma swoje specyficzne podejście do petenta, do osoby, która zwraca im uwagę na pewne problemy ekonomiczne, które gdzieś się kształtują w naszym kraju. Myślę, że tutaj pani Ewa również została przyjęta i sprawa została oczywiście, został nadany bieg sprawie i myślę, że policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, dadzą sobie świetnie radę z tym przypadkiem i tak jak powiedziałem, nie jest to tylko i wyłącznie nieszczęście i przypadek śmierci człowieka, który wziął pieniądze na leczenie, ponieważ pani Iwona jest spadkobiercą masy upadłościowej, tej, która jest,
i tej, która jest w zobowiązaniu w stosunku do pani Ewy. Czy ma pan informację, ilu jest poszkodowanych, tak szacunkowo? Tu jest stworzona grupa w tej chwili, w której jest pani Ewa. Jest to kilkanaście osób. Skala może się rozszerzyć w związku z tym, że tego rodzaju spotkania z państwem dają informacje na płaszczyźnie medialnej, tej informacyjnej. Sądzę, że mogą się zgłosić kolejne osoby pokrzywdzone, ale my zachęcamy, zgłaszajcie, przekazujcie informacje policji. Nawet jeżeli są ludzie, którzy twierdzą, no dobrze, ale ja zapłaciłem gotówką, nie powinienem płacić gotówką, ale policja i Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą czy Wydział Kryminalny nie będzie się zastanawiał, w jakiej formie ty zapłaciłeś te pieniądze. Ty te pieniądze miałeś. Jeżeli pieniądze masz legalne, jeżeli pieniędzy nie posiadasz z przestępstwa, z napadów na tiry i nie obrabowałeś banku, nikt nie będzie ciebie szarpał. Zgłaszajcie i przekazujcie informacje policji. Wiadomo, że w tym momencie każda osoba, która przelała pieniądze ze swojego miasta, właściwość miejscowa dla toczącego się postępowania może być w każdym mieście, skąd pieniądze poszły, ale z pewnością policja również może skupić wszystkich tych pokrzywdzonych i zrobić tak zwaną jeden centralny punkt, gdzie będą realizowane sprawy, tak jak w przypadku wielkiego oszustwa słynnego Wojtka Zanzibaru, sprawę, którą prowadziliśmy. Tam sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Co pan radzi tym, którzy chcą kupić nieruchomość? Często jest to tak zwana dziura w ziemi, trzeba wydać pieniądze i jak zabezpieczyć się, by tych pieniędzy nie stracić? Proszę państwa, podstęp może być wszędzie. Niemniej jednak korzystamy z firm sprawdzonych. Tu mieliśmy firmę poleconą, widzieliśmy jeden dom wybudowany. Ale jedna jaskółka wiosny nie czyni. Być może był to dom tak zwany do wypuszczenia, żeby każdy go mógł zobaczyć i być na tyle zainteresowanym, żeby kupić sobie taki dom. No, wiadomo, że musimy w jakiś sposób znać firmy. Często są to firmy lokalne, firmy, gdzie znamy właścicieli, wiemy, że są zetablizowani, że pracują są wiele lat na rynku i to jest bardzo istotne, bardzo ważne. Może wyda się to dziwne, ale ja do tej komendy przyjechałem ponad 20 lat temu, kiedy prowadziliśmy szczególnie na tym terenie działania pod kątem kradzionych pojazdów. To był szczególnie teren bardzo istotny i znaczący geograficznie i znaczący pod kątem kryminalnym, jeżeli chodzi o przerzut aut, granica w Terespolu. Tutaj, w tym miejscu zatrzymałem Iwana Karaczenie, zatrzymałem prawą rękę Łukaszenki na granicy w Terespolu. Z tego były też wielkie afery. Były naczelnik Wydziału Kryminalnego, Zenon Zieniu, z którym współpracowałem bardzo aktywnie, no, też miał problemy z tego tytułu. Szef GPK w Terespolu, granicznego punktu kontroli, również miał problem, ale muszę państwu powiedzieć, mądry sąd, mądrzy prokuratorzy z Białej Podlaskiej dali sobie na tyle z tym świetnie radę, że jak widzicie, jest wiele podziękowań za to, co zrobiliśmy wiele lat temu i w ciągu, powiedzmy, 12 godzin mieliśmy wyniki 12 kradzionych samochodów na granicy w Terespolu. Bardzo państwu dziękuję za zainteresowanie się tematem. Jeżeli będziemy mieli nowe informacje w tej sprawie, na pewno będziemy was informować na bieżąco. I tak jak powiedziałem, nawet droga z Łodzi do Białej Podlaskiej nie jest aż tak bardzo odległa. Mamy coraz lepsze drogi. W związku z tym przyjadę do was z wielką przyjemnością, żeby się z wami spotkać i podzielić nowymi ustaleniami w tej sprawie. Bardzo dziękuję za uwagę. Thank you.